Zaczyna mi brakować postaci nadnaturalnych w The Sims 4, więc zrobiłem 4 takie, które najbardziej bym chciał, żeby doszły do Simsów. Zapewne wiecie, że nagrywam taką serię o postaciach nadnaturalnych w Simsach, jeżeli nie to zapraszam pewnie gdzieś tutaj. I powiem wam zupełnie szczerze, że świetnie mi się gra postaciami nadnaturalnymi, bo wcześniej jakoś ich za bardzo nie lubiłem, a teraz zaczynam je jakby lubić na nowo. I w sumie pomyślałem sobie, że mimo tego, że postacie nadnaturalne w Simsach 4 zrobione są bardzo dobrze, to ich jest zdecydowanie za mało. Tak naprawdę mamy trzy dobre, rozwinięte postacie nadnaturalne są to wampiry, wilkołaki... I czarodzieje, a reszta takie jak Syreny, Kosmici i te inne, które mamy jeszcze, nie są zrobione najlepiej. A naprawdę postaci naturalnych w mitologii, w kulturze, w popkulturze jest tak dużo, że naprawdę można by było zrobić coś świetnego więc przygotowałem sobie takie cztery postacie, które według mnie są najciekawsze i z którymi można zrobić też fajne pakiety rozgrywki ponieważ ja wierzę, że mam moc po prostu zainspirowania EA i pokazania im jak można to fajnie zrobić, zatem zachęcam was do zostawienia łapki w górę, jeżeli oglądacie ten film moi kochani, oczywiście na końcu tego filmu będziecie mieli rozdanie pakietu Kraina Magii, jeżeli będziecie chcieli go wygrać to na końcu to będzie i tak samo będą wyniki konkursu, natomiast na samym początku ja rozpocząłem tworzenie moich Postaci od stworzenia wróżek. I jeżeli chodzi o wróżki, to są to postacie naturalne, które mieliśmy już tak naprawdę w Simsach 3 i były one nie do końca zrobione najlepiej, ponieważ one doszły do nas w dodatku do De Sims 3 nie z tego świata, więc było tam tego naprawdę dużo i tych postaci naturalnych było zbyt dużo, wydaje mi się, jak na ten dodatek, i dlatego one nie były po prostu zrobione tak dobrze, tak dobrze zdjęte, jak one są w De Sims 4. I oczywiście, jeżeli chodzi o wróżki, to na pewno latałyby one z nadludzką prędkością mogłyby się zmieniać do swojej mniejszej wersji, tak jak było to właśnie w Simsach 3. Mogłyby być one też niewidzialne, ponieważ też właśnie czytałem sobie o tych wszystkich postaciach nadnaturalnych i również właśnie o wróżkach mówiono, że byłyby one właśnie niewidzialne, co uważam, że też byłoby spoko opcją. Dodatkowo zamieszkiwałyby one dalej te same takie słodkie domki, które również zamieszkiwały one w Simsach 3. I co ciekawe, myślę, że można by to było bardzo fajnie połączyć z właśnie pakietem Razem Raźniej i żeby wróżki Zębuszki, jakieś takie małe też podlatywały. Nie wiem, czemu tego w ogóle nie zrobiono razem, raźniej, Też mogłyby one posiadać, na przykład, magiczny pył i wpływać w ten sposób na innych Simów. Czyli, na przykład, wiecie sobie huchnąć na Sima i wtedy, na przykład, móc go kontrolować, albo móc, móc go namawiać do takich, takich innych rzeczy. Ale wydaje mi się, że z tych czterech postaci, które zrobiłem, to ogólnie wróżki są postaciami naturalnymi, które najprawdopodobniej prędzej czy później i tak dojdą do Simsów. Bo, jednak, wiecie, jak ma mamy już coraz więcej tych nowych rzeczy, mamy już nie wiem koni i tak dalej, to nagle wszyscy się budzą, "A okej, okay, dobra, to teraz czas na wróżki". I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o postacie naturalne, to te wróżki będą chyba ostatnią postacią naturalną, którą w sumie dostaniemy. Jestem ciekawy co się o mojej wróżce. Ja uważam, że ona wyszła naprawdę bardzo spoko. Jestem ciekawy co się o tych uszach, bo myślę, że one będą dosyć kontrowersyjną opcją właśnie, bo one są takie troszeczkę można powiedzieć elfie, ale też takie zawiązane, a też chciałem, żeby ona po prostu z twarzy wyglądała troszeczkę inaczej i mi się to ogólnie bardzo, bardzo podoba co tutaj zrobiłem. Ogólnie miałem problem z ze znalezieniem fajnych skrzydeł dla wróżek. Natomiast te wyglądały bardzo, bardzo spoko. No i ta sukienka, którą tutaj wybiorę, a nawet można powiedzieć nie sukienka, tylko taki strój wróżkowy, to był dla mnie strzał w dziesiątkę. Pobierałem w ogóle mod tego odcinka z trzy godziny dobre. Więc wydaje mi się, że wyszło to naprawdę, naprawdę bardzo spoko i ona wygląda jak taka prawdziwa wróżka, którą ja sobie po prostu wyobrażam, no nie? Więc jestem ciekawy, jaki wy macie plan na wróżki. Co wy byście dali w wróżkach, dajcie znać. Następnie będziemy sobie przychodzić do elfów, czyli do tych pięknych, można powiedzieć, wrażliwych istot, wrażliwych stworzeń, które mają w ogóle bifa z ludźmi. Ja w sumie do, do, tak zasadniczo nie wiem, czemu elfy mają bifa z ludźmi, natomiast wydaje mi się, że one są takimi postaciami, które chowają się, więc ja już sobie po prostu myślałem, wiecie, pakiet rozgrywki, elfy, okej. Okay. Mamy po prostu piękne, zalesione otoczenie, gdzie te elfy właśnie się chowają i po prostu one mają tam takie swoje stworzone społeczeństwo. W ogóle one nie wychodzą do ludzi, tylko ludzie po prostu jakimś tam im wiecie, napadają, jakieś walki między nimi się dzieją, ale on miał tam jakieś takie piękne domki, no to też można by było w pakiecie ślicznie zrobić. Także ewidentnie tutaj, jeżeli chodzi o elfy, to byłby taki, wiecie, bif między ludźmi a nimi, i raczej, jakby ktoś na przykład, jakby jakiś elf wyszedł do ludzi, to by był raczej za to piętnowany, tak mi się wydaje. I akurat, jeżeli chodzi o tą simkę, i w ogóle moje wyobrażenie o elfach, no to ewidentnie powiem zupełnie szczerze, że widzę takich właśnie, te takie elfy, jako takie postacie bardzo eleganckie, bardzo takie dostojne, z jakimiś złotymi dodatkami. Z takimi wyraz, właśnie wyrazistymi rysami twarzy No naprawdę coś takiego dosłownie jak tutaj stworzyłem I ta właśnie elfka, którą tutaj mamy Podoba mi się bardzo, bo ona jest taka właśnie bardzo dostojna I, i można powiedzieć, wiecie, takiej wysokiej klasy Jakkolwiek to brzmi W każdym razie, elfy wydaje mi się też Gdzieś tam czytałem dawno, dawno temu Że miałby mieć możliwość teleportacji Co by im dawało właśnie dużą przewagę nad ludźmi i mogłyby również wpływać na emocje Simów w ten sposób, że na przykład wiecie, podchodząc do nich i wykorzystując właśnie swoje jakieś takie magii, żeby po prostu na tych Simów wpływać. Jeszcze nie wiem, jakby to właśnie mogło do końca działać, bo wydaje mi się, że, że właśnie czarodzieje, wampiry, wilkołaki i tak dalej to są postacie naturalne, które jest łatwo zdefiniować i łatwo zdefiniować, co one robią. Natomiast w przypadku właśnie elfów, czy, czy w przyszłości będziecie widzieli tutaj nimfy wodne, ale akurat na nimfy wodne to wymyśliłem taki super pakiet, że jeżeli jej imię nie posła, to ich zestrzelę po prostu, no nie za to bo zobaczycie. W każdym razie, moja elfka wygląda właśnie w ten sposób, jestem z niej mega dumny, bo idealnie ona odzwierciedla moją wyobraźnię. Jestem ciekawy, jak wasze właśnie wyobraźnie o elfach, słuchajcie, działają, bo jeżeli chodzi tutaj o wygląd, to wydaje mi się, że bardzo dobrze to otworzyłem, ta suknia jest po prostu piękna. Natomiast właśnie pytanie, co, czym elfy by się mogły wyróżniać w przypadku innych postaci naturalnych? Bo według mnie, no, niby elfy tutaj, wiecie, są, ale jakby nie są jakieś takie bardzo wyróżniające się, mam takie ogólnie wrażenie. Także taki jest wygląd, słuchajcie, mojej elfki. Daję jej tutaj jeszcze jakiś taki pasek złoty, który po prostu, w którym ona może trzymać jakieś takie swoje rzeczy. I następnie przechodzimy do nimf wodnych. Jeżeli chodzi o nimfy wodne... To wymyśliłem sobie, że taki pakiet związany z nimfami wodnymi obejmowałby w ogóle wejście pod wodę, czyli coś takiego jak mieliśmy na przykład w dodatku z Desim 3 w Rajskiej Wyspie, tylko tutaj bardziej by to się skupiło na jeziorach, takich terenach podmokłych. Świat, który by doszedł właśnie z tym pakietem, to mogłaby być nawet taka kopia trochę. Dodatku, kariera do De Sims 3, bo tam właśnie te takie mokradła byłyby po prostu idealne, i po prostu wtedy moglibyśmy z tymi nimfami wodnymi wchodzić w dół, właśnie w te jezioro. I tam one by miały, wiecie, swoje domy, tam by one pływały, i w ogóle w tym jeziorze mogłyby być tylko simki. Simi, simowie byliby tam Niewpuszczani zupełnie, i tam byłaby właśnie taka cała społeczność tych nimf. Nie ma właśnie facetów, one sobie żyją swoim spokojnym życiem, no ale muszą się czymś żywić. I tak sobie pomyślałem, że one mogły. By właśnie się żywić energią simów Że wiecie, w dni kiedy by było Bardzo wilgotno, kiedy by na przykład padało One by mogły nocami wychodzić z tych jezior I porywać na przykład simów Albo coś w tym stylu i właśnie żywić się Ich energią i później po prostu z rana wypuszczać I simy na przykład by mieli wymazaną pamięć Czy coś w tym stylu, to byłoby świetne Jak właśnie tworzyłem tą simkę to się Mega mocno zajarałem w ogóle Można powiedzieć myślą na ten temat, no nie Dodatkowo nimfy byłyby nieśmiertelne I jeżeli jedyną tak naprawdę Jedynym sposobem nastanie się nimfą Byłaby śmierć właśnie w jeziorze, gdzie te nimfy, wiecie, były, wzięłyby tą simkę ze sobą w dół i po prostu ona by została w jeziorze i właśnie tam skończyła i właśnie tam sobie by żyła. Dodatkowo miałyby one w sumie podobnie jak Syreny, piękny śpiew, i tym śpiewem mogłyby przyciągać ludzi. Tutaj w ogóle miałem dosyć duży problem z wyborem fryzury, bo to jest jedyna taka fryzura, która mi pasowała. To jest fryzura w ogóle. Alfa. Mimo wszystko tutaj zostawiłem, bo wydaje mi się, że wygląda ona w niej naprawdę dobrze i te włosy mają taki właśnie kolor, że mogłyby w wodzie tak wyglądać, no nie? Także tak to tak to wygląda. Dajcie mi znać. Ja uważam, że po prostu pakiet nimfy wodne to by było coś. Nawet zobaczcie w ogóle te liście, które tutaj jej dam. To wygląda idealnie po prostu jak to jest jakaś korona, taka wiecie, z glonów, coś w tym stylu. No naprawdę jestem strasznie dumny z tej simki, w ogóle z tego mojego pomysłu na to, jak, jak to wygląda. Czemu jej takich rzeczy nie zrobi? Naprawdę mamy za mało postaci nadnaturalnych w simsach. Po prostu jeszcze takie najpopularniejsze, a myśl, chociaż może właśnie najpopularniejsze dlatego, że no najłatwiej, nie oszukujmy się, udałoby im się to sprzedać, no nie? Jeżeli chodzi o to, bo takie rzeczy, chyba żeby właśnie stworzyli do Simsów, 4, jeszcze taki dodatek jak po prostu postacie naturalne, albo właśnie nie z tego świata, gdzieby dali więcej takich postaci, jak w przypadku Sims 3 to było, ale to też te postacie byłyby, wiecie, niedopracowane, więc nie jestem do końca właśnie tego fanem. No ale tak jak mówię, te nim wywodne to jest coś, z czego jestem dumny i myślę, że Wam też ten pomysł właśnie się spodoba. I w tym przypadku będziemy chyba przechodzić teraz do ostatniej postaci naturalnej i do postaci nadnaturalnej, z której jestem w sumie zadowolony najmniej, ponieważ próbowałem stworzyć simkę, która będzie zombie i myślałem tutaj o takim dodatku w stylu zombie apokalipsy, gdzie po prostu nagle wiecie, wasi simowie oglądają sobie jakąś tam transmisję albo jakieś newsy w telewizji i jak w pewnym momencie w newsach w telewizji widać coś w stylu, że jakiś nieznany wirus rozprzestrzenia się na przykład po jakimś mieście i wy wtedy w tym mieście jesteście i nagle wiecie, telewizja przerywa, nie ma prądu, jakieś takie rzeczy, no i nagle wychodzicie sobie na przykład nie wiem, bo mieszkacie w bloku na, na waszą klatkę schodową i tam po prostu jest zombie. Wy uciekacie, barykadujecie się, coś takiego. I nagle zaczyna się po prostu totalna walka o przetrwanie. Wiecie, musicie mieć jakieś maczety, żeby po prostu te zombiaki tam zgładzać. Coś takiego po prostu jak The Walking Dead, tylko w Simsach. I to by było po prostu coś co ja bym totalnie kochał, bo ja jestem dużym fanem The Walking Dead. Co prawda te ostatnie sezony to już nie mój, nie mój klimat, natomiast te pierwsze i tak samo zresztą gra, to było coś, co ja po prostu przygrałem mega, mega dużo czasu. Więc wydaje mi się, że cały w ogóle dodatek o takiej apokalipsie zombie to by było naprawdę coś dobrego, bo same uciekanie przy tymi zombie, jakieś wiecie, takie szarże tych zombie, coraz większa ich ilość, jakieś takie później wytworzenie się na przykład sklepów, gdzie... Albo nawet jakichś takich osiedli, gdzie po prostu ludzie sobie mieszkają, ale później wiecie, zombie na nich napadają, no... To by było coś, myślę, że mega by to w Simsach zdało swój egzamin. Ogólnie miałem problem z tą Simką, bo trudno jest zrobić Simów i trudno jest w ogóle znaleźć jakieś takie mm, mody, które są dla zombiaków dobre, jakieś takie, wiecie, zakrwawione twarze i tak dalej. Nie jest to ogólnie łatwe do zrobienia, powiem wam zupełnie szczerze i mega, mega trudno mi było coś takiego znaleźć, więc ta Simka, no, nie wygląda do końca jak zombie. Wy, świecie starałem się i dać taką dosyć mroczną karnację, taką dosyć martwą karnację, natomiast, no, nie jestem tutaj do końca zadowolony Wydaje mi się, że te trzy poprzednie Simki wyszły mi dużo lepiej, i właśnie ta simka zombie e, wyszła mi to trochę no, trochę nie najlepiej. Tak samo trudno było mi wybrać outfit dla tej Simki i wybrałem jej outfit z wilkołaków, bo też trudno jest w ogóle znaleźć w Simsach rzeczy nieestetyczne, czyli takie, które po prostu są brudne, jakieś poharatane. To też nie jest łatwe, dlatego w tym dodatku mogłoby coś takiego po prostu dojść. Zatem tak wyglądają moje postacie naturalne. Jestem ciekawy, co wy sądzicie o moich pomysłach, czy w ogóle przypada wam to do gustu, czy wy na przykład nie lubicie postaci naturalnych, bo ja powiem wam zupełnie szczerze, że mega, ale to mega się przekonałem do postaci naturalnych ostatnio. Także dajcie mi znać, czy wy coś dodali do moich postaci naturalnych, czy nie. I jeżeli chodzi o wygraną akcesoriów zjawiska paranormalne, to mamy tutaj e, osobę o bo in, ska, 2283 Zachęcam cię do... Napisałem do mnie na maila, ja Ci wtedy wyślę kod do dodatku, także zapraszam. A jeżeli chodzi o kolejne rozszerzenie, które będę rozdał w tym miesiącu, to jest to pakiet rozgrywki Kraina Magii. I oczywiście, żeby wygrać ten pakiet rozgrywki, to nie musicie zrobić nic więcej, jak skomentować ten film, dlaczego to Wy powinniście wygrać. I ja oczywiście za tydzień w niedzielę, czyli 3 września, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego, ogłoszę osobę, która wygrała. Ten właśnie pakiet. Także zachęcam do zostawienia łapki w górę, skomentowania i zasubskrybowania tego filmu. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia samego i cześć!